Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Moim i Państwa gościem jest Paweł Wojcieszak, rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. W naszej rozmowie przekażemy rolnikom kolejne ważne informacje. Do 14 sierpnia agencja prowadzi kolejny nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Kto może się ubiegać o to wsparcie? Otóż o to wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy między innymi kupili pomiędzy 15 lipca 2022 roku a 15 czerwca 2023 roku materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. I chodzi tu o następujące gatunki roślin. Zboża, a wśród nich jęczmień, owies nagi, owies szorski, owies zwyczajny, pszenica, pszenica twarda, zwyczajna i orkisz, pszenżyto oraz żyto. Jeżeli chodzi o rośliny strączkowe, to tu mamy bobik, groch siewny odmian roślin rolniczych, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna, no i ziemniaki. Warunkiem również ubiegania się o dopłatę do materiału siewnego jest to, że rolnik złożył w 2023 roku wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz to, że nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego. A co w przypadku, kiedy rolnik złożył już wcześniej wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formie pomocy de minimis? Tak, był taki nabór. Ten nabór trwał od 25 maja do 10 lipca. I taki wniosek trzeba po prostu wycofać. Jeżeli rolnik chce skorzystać z tej dopłaty do materiału siewnego realizowanej w ramach tak zwanej pomocy wojennej. Jakie są stawki obowiązujące w obecnym naborze? Jeżeli chodzi o stawki obowiązujące w tym naborze, który trwa do 14 sierpnia, to tutaj mamy następujące stawki. To jest tak, 200 zł do hektara w przypadku gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi, 300 zł do hektara w przypadku gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi i 500 zł do hektara w przypadku gruntów ornych obsianych właśnie soją i 1200 zł do hektara w przypadku gruntów ornych obsadzonych ziemniakami. Wysokość pomocy jest obliczana jako iloczyn stawki pomocy oraz deklarowanych przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich powierzchni, z tym, że ta powierzchnia, maksymalna powierzchnia objęta taką pomocą wynosi 50 hektarów. Budżet tego programu to 210 milionów złotych, a jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza tę kwotę, co wtedy? No cóż, wtedy będziemy stosowali tak zwany współczynnik korekcji, czyli po prostu rolnik, który złoży wniosek o daną pomoc, będzie miał troszkę pomniejszoną o ten współczynnik korekcji. O jakich załącznikach muszą pamiętać rolnicy? No cóż, jeżeli chodzi o załączniki, to muszą to być dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego, czyli to może być faktura VAT, może być to jej duplikat. Na tym dokumencie musi się znaleźć na pewno data sprzedaży lub wydania z magazynu, nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej, kategoria lub stopień kwalifikacji i numer partii. W jaki sposób rolnicy mogą składać te wnioski? Otóż te wnioski przyjmują nasze biuro powiatowe. I dokumenty można składać bezpośrednio w kancelarii takiego biura powiatowego. Można przekazać taki wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na portalu gov.pl, czy też nadać taki wniosek rejestrowaną przesyłką pocztową w placówce Poczty Polskiej. Termin, w którym musi się to wydarzyć, to 14 sierpnia 2023 roku. I teraz jeszcze tutaj może dodam, co zrobić w przypadku tych rolników, którzy złożyli wnioski o dopłatę do materiału siewnego w ramach tak zwanej pomocy de minimis, ten nabór trwał, przypomnę, do 10 lipca. Otóż trzeba złożyć oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i ten dokument, to właśnie wycofanie można zrobić w ten sposób, że zredagować swoje indywidualne pismo i przesłać je do agencji. Można skorzystać z propozycji, którą zamieściliśmy na naszym portalu internetowym. Tam jest taki dokument. On nie jest obowiązującym, oczywiście, jeżeli ktoś chce, może napisać inaczej. Natomiast żeby ułatwić złożenie takiego dokumentu, został właśnie taki wzór przygotowany i ten wzór można pobrać z naszej strony internetowej i wypełnić. No i można też skorzystać z formularza o dopłatę de minimis, zaznaczyć w sekcji cel złożenia wniosku, pole wycofanie wniosku i też w ten sposób można właśnie ten wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis wycofać. Kończą się żniwa, na konta rolników wpływają pieniądze z tytułu wojennych dopłat do sprzedanego ziarna. O jakich kwotach mowa? 31
lipca zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat rolnikom, którzy sprzedali odpowiednie gatunki zbóż. Trwają też wypłaty w ramach dwóch naborów. Pierwszy nabór to jest tak zwane zboża 1, to jest pszenica, kukurydza, gryka. Ja przypomnę, że ten nabór trwał do 30 czerwca. Rozpoczęliśmy jeszcze podczas przyjmowania wniosków o te dopłaty, rozpoczęliśmy wypłatę środków z tego tytułu. Powiem tak, że zarejestrowanych wniosków o takie dopłaty mamy ponad 69 tysięcy. Rozpoczęliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, wypłatę tych środków. W tej chwili mamy wypłacone około 58 tysięcy wniosków jest już obsłużonych i środki zostały wypłacone, a ta kwota to jest blisko 600 milionów złotych. Jeżeli chodzi o inny nabór, to tak zwane zboża drugie, czyli tu chodzi o pszenicę i grykę. Ten nabór zakończył się 31 lipca i tu chodziło o te zboża, o pszenicę, którą rolnicy sprzedali między 15 kwietnia a 14 maja, tam była stawka 2200 do hektara, a jeżeli sprzedali taką pszenicę pomiędzy 15 maja a 15 lipca, wówczas stawka wynosiła 3025 zł do hektara. Gryka, w zależności od tego, z którego województwa pochodził rolnik, preferencje, czyli wyższe stawki były dla tych rolników, którzy mieli te uprawy w województwa graniczące z Ukrainą, czyli tutaj chodzi o województwo lubelskie i podkarpackie. Tak jak powiedziałem, ten nabór zakończył się 31 lipca. 4 sierpnia, czyli w piątek, rozpoczęliśmy wypłatę środków z tego tytułu i już pierwszego dnia na konta około 2640 rolników trafiło około 58 milionów złotych. Te środki będą sukcesywnie wypłacane, także informacje o tym będziemy też przekazywali na naszej stronie internetowej, także zainteresowanych odsyłam na nasz portal. Przejdźmy do kolejnego tematu. Od 14 lipca trwa wypłata środków w ramach pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich. Jak wielu pszczelarzy ubiegało się o tę pomoc z budżetu państwa i ile pieniędzy udało się im już wypłacić? Takie wnioski przyjmowane były do 31 maja. Wówczas zgłosiło się do agencji 43 600 zainteresowanych takim wsparciem. Jak pani powiedziała, 14 lipca rozpoczęliśmy wypłatę środków z tego tytułu. W tej chwili wypłaciliśmy pieniądze około 43 tysiącom pszczelarzy, czyli w zasadzie kończymy już te wypłaty. Kwota, która trafiła do zainteresowanych, to jest 76 milionów złotych. Budżet tego programu to jest 80 milionów, także dla wszystkich, którzy złożyli wnioski, które wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i wydane decyzje o przyznaniu pomocy, dla wszystkich pieniędzy starczy. W tym roku stawka była wyższa od tej znanej pszczelarzom w poprzednich latach? Tak, zdecydowanie tak, bo wyższa też, stąd też widać większe zainteresowanie tą pomocą, choć też może w grę wchodzić to, że to już jest trzeci nabór wniosków, który prowadziliśmy. Dwa poprzednie odbywały się w 2021 roku, 2022. Ten jest trzeci, jak powiedziałem, ale zapewne głównym powodem tak dużego zainteresowania było to, że stawka znacznie wzrosła, bo stawka wzrosła do 50 zł do jednego przezimowanego pnia pszczelego, podczas gdy w dwóch poprzednich naborach, które były w latach ubiegłych, było to 20 zł do przezimowanego pnia pszczelego. Zatem, jak widać, wpłynęło to znacznie na popularność tej pomocy. Jeżeli chodzi o poprzednie lata, to w 2022 roku przyjęliśmy około 28 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy. Tylu pszczelarzy taką pomoc otrzymało, a w 2021 roku 23 tysiące. Czyli jak widać, jak sumujemy te obie liczby, to dostaniemy liczbę tylko niewiele większą od liczby pszczelarzy, od liczby osób, które ubiegały się w tym roku o przyznanie pomocy. Powiedział pan, że to zainteresowanie jest duże, a które regiony były w tym roku najbardziej zainteresowane? Zdecydowanie regiony południowo-wschodnie, czyli województwa lubelskie, województwo małopolskie, podkarpackie, to można powiedzieć, są zagłębie, jeżeli chodzi o produkcję pszczelarską. Agencja prowadziła też 3 nabory wniosków z funduszy unijnych kierowane do hodowców pszczół. Czy możemy je wymienić? Tak, chodzi o interwencję stanu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Agencja prowadziła 3 nabory wniosków. Te nabory wniosków były prowadzone w okresie pomiędzy 3 a 24 kwietnia. I to były następujące interwencje. Inwestycje wspierające modernizację gospodarstw pasiecznych,
Medycznych, wspieranie walki z warozą produktami leczniczymi i pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Organizacje pszczelarskie, ale też indywidualni pszczelarze, którzy aplikowali o pomoc na inwestycje, powinni sprawdzać portal usług elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jakie ważne dokumenty tam na nich czekają. No tak, czemu odsyłamy do portalu usług elektronicznych? No, to bardzo proste, dlatego że wnioski o przyznanie pomocy były składane właśnie za pośrednictwem tego portalu usług elektronicznych, więc każdy zainteresowany dostał swój login, swoje indywidualne hasło i wchodząc na ten portal usług elektronicznych mógł złożyć wniosek, a teraz poprzez właśnie wejście na ten portal prowadzimy z nim korespondencję. Czyli na tym portalu zawieszamy wszystkie dokumenty, które są nam potrzebne. To może być na przykład wzór umowy o przyznanie pomocy. I to jest bardzo ważna sprawa, bo zainteresowany ma 14 dni na zaakceptowanie takiej umowy. Jeżeli tego nie zrobi, no to umowa nie zostanie zawarta, czyli pieniędzy po prostu nie dostanie. Zatem zachęcam pszczelarzy, organizacje pszczelarskie i indywidualnych pszczelarzy, którzy ubiegali się o przyznanie pomocy na jedną z tych trzech interwencji. Listy są na naszej stronie internetowej, więc tam można sprawdzić, czy wniosek mieści się w limicie, czy się nie mieści w limicie. Jeżeli się mieści, to zachęcam do tego, żeby na ten portal usług elektronicznych przynajmniej raz dziennie wchodzić i sprawdzać, czy coś tam się nowego nie pojawiło, żeby nie przegapić tego terminu 14 dni. Jest jeszcze inny dokument, który też jest bardzo istotne, czyli wniosek o płatność. No bo wniosek o pomoc to wniosek o pomoc, potem rozpatrzenie umowa, no i wniosek potem o płatność po zrealizowaniu danej inwestycji. Ten wniosek również trzeba złożyć poprzez portal usług elektronicznych. Tu są też odpowiednie terminy i też trzeba się z tego wywiązać. Więc zachęcam do tego, żeby nasz portal usług elektronicznych odwiedzać, śledzić. Kolejnym tematem, o którym dziś porozmawiamy, jest dodatkowe wsparcie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa o powierzchni do 5 hektarów i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Na czym ta oferta polega? Tu chodzi o taki mechanizm, że rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa do 5 hektarów i złożyli w 2023 roku wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich, to mogli ubiegać się o różne dopłaty, między innymi właśnie o podstawową płatność, płatność dla młodych rolników, jak ktoś spełnia warunki, płatność redystrybucyjną do 30 hektarów, do pierwszych 30 hektarów, płatności w ramach ekoschematów. Często jest tak, że ci rolnicy ubiegali się na przykład tylko jeden z tych rodzajów dopłat. Teraz mogą złożyć oświadczenie, żądanie, przyznanie im dopłat do gospodarstw na tak zwanej zasadzie ryczałtowej, czyli jest to po prostu ryczałt dopłacony do jednego hektara. Nie patrzymy na rodzaje dopłat, tylko mówimy, jeżeli masz rolniku gospodarstwo do 5 hektarów, to my nie patrzymy, o jakie płatności się ubiegałeś, proponujemy ci 225 euro do hektara. A ty, drogi rolniku, wylicz sobie teraz, czy to ci się opłaca, bo jeżeli ubiegałeś się tylko o podstawową płatność i płatność redystrybucyjną, no to raczej ci się opłaca złożyć żądanie o płatność ryczałtową dla małych gospodarstw. Jeżeli natomiast ubiegałeś się o na przykład płatność, tą płatność podstawową, płatność redystrybucyjną i jesteś jeszcze w dodatku młodym rolnikiem i jeszcze złożyłeś wniosek w ramach ekoschematów, no to policz, bo być może ta kwota pomocy do hektara będzie bardziej atrakcyjna niż te 225 euro. Więc tu prosimy rolników, żeby sobie to policzyli, zobaczyli i zdecydowali, czy zostają przy wniosku o dopłaty, który złożyli do 25 lipca, tam był na termin sankcyjny, czy też zdecydują się na to, żeby złożyć żądanie wypłaty im płatności do małych gospodarstw, tej właśnie płatności ryczałtowej 225 euro do hektara. Pod koniec ubiegłego tygodnia w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się spotkanie z ministrem rolnictwa. To spotkanie dotyczyło właśnie tego naboru? To spotkanie dotyczyło kilku elementów. Podsumowania też kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok. To był rok specyficzny, bo weszło sporo nowości. Przede wszystkim to, że te wnioski były przyjmowane już w ramach nowej perspektywy. Tam dochodziły ekoschematy. Tam były te elementy związane z tym, że rolnicy obawiali się, czy sobie z tym wszystkim poradzą. Doradcy bezpłatnie udzielali pomocy. Bardzo pięknie to wyszło. Około 480 tysięcy rolników zgłosiło się do doradców, żeby im pomogli te wnioski wypełnić. I tak też się stało. No, widać też po liczbie złożonych wniosków w tym roku i w zeszłym, porównując jedno do drugiego, że ten spadek jest, ale jest naprawdę minimalny, jest naprawdę niewielki. Zatem, jak widać, kampania mimo
obaw przebiegła bardzo sprawnie i bardzo dobrze. Tak to należy ocenić. A też właśnie podczas tego spotkania była mowa o tym właśnie, że ci mali rolnicy, ci rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa do 5 hektarów, mogą skorzystać właśnie z tych dopłat ryczałtowych. Mówili o tym nasi eksperci. Byli też na tym spotkaniu eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, byli dyrektorzy oddziałów regionalnych agencji, byli także dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski. I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem był rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Paweł Wojcieszak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za dzisiejszy poranek. Na jutrzejszy zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. 7:09. To był Twój początek dnia. Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.